Witam wszystkich bardzo serdecznie, jesteśmy dzisiaj na serwerze Creative, oczywiście na LeCraftie standardowo i wystartowała 2 dni temu nowa edycja, więc zapraszam wszystkich. Fajna sprawa, powiem wam szczerze, bo można sobie na lecie wybudować coś, na przykład właśnie niekoniecznie kupując jakiś tam serwer, specjalnie wydając pieniądze. A co to jest Creative? Dla tych, którzy nie wiedzą, to jest coś takiego, że sobie po prostu naciskacie E i macie normalnie game moda jak ktoś z administracji. Wiecie, jeżeli odcinek wam się spodoba i coś takiego się przyjmie, to będę bardzo szczęśliwa. Możecie napisać w komentarzu na przykład Creative, a ja wam przypnę serduszko i oczywiście zostawić łapkę, jeżeli wam się spodobało, a jeżeli nie chcecie przegapić tutaj żadnego odcinka, to wiecie, czym więcej subów wbijemy szybciej, to więcej osób obejrzy filmik i będzie fajniej, ja będę fajniej się cieszyć i YouTube będzie mi pomagał promować filmik i... Dobra, i bez zbędnego tutaj gadania przechodzimy oczywiście do odcinka i tutaj mamy spawn. Mamy dostępne warpy, tutaj macie wszystkie warpy wypisane, ale macie podłukośnik warp, oczywiście jest tutu, tutaj nielegalne itemy, których nie możecie niestety tutaj używać, brać i tak dalej. Tutaj mamy wypisaną administrację, fajny to jest, bo fajny strasznie na Creative serwerach mi się zawsze podoba te połączenie bloków, których ja na przykład w życiu bym nie połączyła i to mi się od razu rzuca w pierwszy raz w oczy, w sensie od razu mi się rzuca na pierwszy rzut, to słowo mi brakowało, na pierwszy rzut oka od razu mi to wpada, wiecie o co chodzi. Tutaj mamy nowe komendy, furniture list. O, proszę bardzo, furniture list. Zobaczmy, cóż to takiego. Kalendarz adwentowy, kościół, pułapka. O la la, tu mamy jakieś no, dodatkowe rzeczy. Ja szczerze pierwszy raz w życiu jestem na takim trybie i pierwszy raz w życiu będę tutaj grać i zaraz mi szlak trafia, jak ktoś mnie jeszcze raz dotknie i ktoś mnie jeszcze raz przesunie. Bo to jest chyba tak, że jak się podchodzi, to się podskakuje, czy nie wiem o co chodziło, dlaczego ja skakałam. Nieważne, ustawienia wiek, płeć, imię, pod ukośnik kart. Aha, bo to trzeba taką kartę sobie wyrobić. Mamy imię, wiek, ale super. Płeć, rasa, narodowość, opis. O nie, co, serio? Ej, ale jak to mam ustawić? Kliknij. O ja, ale ja, poczekajcie, wiek. Musimy tutaj wpisać 20. O Boże, nie, naprawdę, i to się, patrzcie, to się zupdate'owało. Płeć, nie wybrano, wybieramy, kobieta, rasa, co jest? Rasa? Ale to wybierz swoją rasę. Co mam wybrać? Szlachcic. A mogę to wybrać, dobra, to jestem szlachcic. Narodowość, Polska oczywiście. I opis. Opis, jestem fajna, XD, dobra. Mamy tutaj, proszę bardzo, już stworzyliśmy swoją kartę, że tak powiem. Mamy coś takiego jak ukośnik rodzina, ale to ma chyba tylko VIP? VIP? Słyszeliście to? VIP? Zakładanie rodziny, ranga VIP plus, kupno prefiksów. Ej, ale to ja nie mam VIP-a, dlaczego? Dlaczego ja mogę? Chyba, że ja mam VIP-a. Nie, nie mam VIP-a. Ukośnik sklep, tu można sobie kupić jakieś prefiksy i tym podobne i to by było na tyle, jeżeli chodzi o spawn, więc w sumie to fajna rzecz. Pod ukośnik pomoc mamy jeszcze tutaj coś takiego jak Mary, czyli można wyjść za mąż za kogoś. To nie jest tylko samo budowanie, to jest naprawdę fajna sprawa. Będziemy co odcinek sobie budować co innego i możemy się umówić, że ktoś, kto zaproponuje coś najfajniejszego i zbierze największą liczbę lajków, to po prostu to będziemy budować, mogą to być przeróżne rzeczy i będziemy musieli to jakoś fajnie tutaj... Wiecie, po prostu przerzucić, że tak powiem, na naszą działkę, a działkę się tworzy przez komendę ukośnik nowa i przetransportował nas na naszą działkę. Jak widać, działka jest bardzo duża. Oczywiście VIPy mają tam, wiecie, WorldEdita i tak dalej, a ja będę musiała budować wszystko ręcznie, więc to jest troszkę cięższa sprawa. A teraz dajcie mi chwilę, ja sobie pomyślę, co mogę wybudować i widzimy się po krótkim cięciu. Słuchajcie, plan jest taki, że będę sobie tworzyć po prostu działkę, ale działka będzie jakby taką wioską, więc musimy od czegoś zacząć. Możemy zacząć od jakiejś na przykład bramy i zastanawiam się teraz, czy pomysłem lepszym by było, jeżeli ja bym to przyspieszyła i wy byście oglądali, czy po prostu, żebym sobie to komentowała i to możecie też mi napisać, bo w sumie nie denerwuje mnie to. Denerwować mnie to będzie, Boże! O, dobra, więc w sumie to możecie mi napisać, ten odcinek zrobię tak, że po prostu będę, wiecie, mówić do was i będziemy sobie tutaj razem komentować, a możemy następny zrobić, o nie, chyba coś cofa bloki i przez to źle coś postawiłam, oh no, kurczę, straszne lagi są. Nie, poczekajcie, bo tak się nie da budować, jeżeli... To chyba chwilowo, bo to po prostu chwilowo... Tak nieraz jest, no nie oszukujmy się, tak jest nieraz na serwerach. Zrobimy jakąś bramę, tylko w sumie... nie wiadomo z której strony, ale dajmy na to, przyjmijmy, że z tej strony jest wejście, co nie? Więc wybudujemy sobie to tutaj, zrobimy taką, wszystko będzie w takim jakby średniowiecznym stylu i właśnie pocofało mi chyba bloki, albo mnie cofa, nie wiem o co chodzi, ale dobra, nie przejmujmy się i budujmy sobie tutaj dalej. Zrobimy takie jakby, wiecie, wejścia, żeby to nie było takie typowo cofa mnie tak strasznie, nie lubię jak mnie cofa. No ale co zrobić? Czekajcie, wybudujemy sobie coś takiego, taka jakby, wiecie, prowizoryczny taki szkic bramy, ale żeby ona bardziej realistycznie wyglądała, możemy tutaj wsadzić w niektórych miejscach po prostu stołna sobie. Z tej strony tu możemy jeszcze dać stołna. Coś takiego myślę, że będzie ok. I teraz możemy dać na przykład... Tutaj w sumie cobblestone'a by się przydało jeszcze w niektórych miejscach wsadzić, na przykład tutaj, tylko że w taki sposób to ciężko troszeczkę zbudować, więc zbudujemy w tym odcinku po prostu taką bramę, jakąś tutaj ścieżkę, ale niestety, kurczę, no zobaczcie. Ciężko, po prostu są takie jakby spadki FPS-ów, tak mi się zdaje, dlatego to tak wygląda i... Niektórych, jak widać, nagle wywaliło, bo gra tak ponad 80 osób tutaj, więc to jest naprawdę dużo, ale w ten sposób to, zobaczcie, ciężko strasznie budować, ale ja myślę, że to na spokojnie z czasem po prostu przejdzie i będzie wszystko chodzić płynnie. Dobra, wybudujemy sobie tutaj taką bramę i teraz możemy to jakoś liśćmi jeszcze otoczyć, standardowo, ja tak zawsze robię. O nie, bloki, usunęło bloki, które były wcześniej, nie, dlaczego tu... Nie wiem, jestem ciekawa, czy to się ogarnie. Mam nadzieję, że już w kolejnym, podczas jak coś, to kolejnego nagrywania to już tak nie będzie, bo... No bo ciężko, ciężko nagrywać z takimi tutaj problemami. Dobra, mamy liście sobie otoczone liśćmi, proszę bardzo. Mamy tutaj jakąś bramę i będziemy tutaj budować ciąg dalszy, ale na razie po prostu wybudujemy samą tutaj dróżkę. Możemy zrobić w sumie to z tego na przykład jeszcze. Zrobimy to tak jak Creative, czyli po prostu jakieś kolorowe, walimy kolorowe rzeczy, bo ja tutaj zawsze cykam się jakoś łączyć bloki, ale myślę, że to będzie w sumie spoko pomysł. Tutaj walniemy w niektórych miejscach sobie takie coś, tutaj możemy na przykład... Możemy jeszcze w niektórych miejscach dać to, kobla też można w sumie dać, na przykład tu, aha, tutaj dałam ten, dlatego się nie chciało wstawić, tutaj możemy jeszcze na przykład dać, żeby to, wiecie, było symetrycznie, w sensie, żeby było jakby nie w jednym miejscu, tylko porozkładane wszędzie, ok, w sumie możemy tutaj trawę dać z powrotem i tutaj jeszcze troszeczkę by się przydało tego dywaniku, o, a tutaj możemy jeszcze coś takiego i mamy już jakieś wejście i jakoś to tutaj coś zaczyna wyglądać. Możemy jeszcze zrobić jakąś lampę, to znaczy w sumie na razie od lamp powstrzymajmy się od lamp, zostawmy to tak, w ten sposób, tu możemy jeszcze w sumie zrobić tak i zobaczcie się, mamy już jakieś wejście, nie jest ono jakieś z wyższej półki, jednakże już coś to powoli zaczyna przypominać. Ja bym chciała to jako to zrobić ten odcinek, wiecie, jako takie wprowadzenie. Więc, jeżeli byście chcieli takiego czegoś więcej i jeszcze pojawi się oprócz tego kolejny odcinek z czego innego, to będą takie główne serie, myślę, że oprócz tam oceniania serwerów, ponieważ to wiadomo, że zostanie, to będą takie główne serie. Chciałabym, żeby były, wiecie o co chodzi, bo ja lubię budować, a to jest fajne, bo to można cały czas jakby powiększać swoją, że tak powiem, działkę, oprócz tego może uda mi się z kimś ślub wziąć. No, więc jeżeli coś takiego Wam się by podobało i byście chcieli, żebym ja to kontynuowała, to wiecie co robić. Siema!